Podobno rozważania na temat tego, co było pierwsze, kura czy jajko, podjął już Arystoteles. Przeszło 2000 lat później, dalej się nad tym zastanawiamy. Tylko na YouTubie. Oczywiście to pytanie o to, co było pierwsze, kura czy jajko, ma ten swój filozoficzny wymiar, ale ja nie jestem od filozofii, ja jestem od biologii, a z punktu widzenia biologii można spróbować rozwiązać tę zagwozdkę na kilka różnych sposobów. Ewolucja nie zostawia tutaj żadnych złudzeń. Pierwsze było jajko. Jajko jako twór z twardą skorupką, we wnętrzu którego, niezależnie od dostępności wody, rozwijać się może zarodek, jest wynalazkiem z czasów dinozaurów. W 2013 roku w Chinach na stanowisku paleontologicznym odnaleziono dinozaurze gniazdo ze szczątkami jaj i szczątki te datuje się na 190 do 197 milionów lat wstecz. Natomiast pierwsze ptaki pojawiły się około 30-40 milionów lat później. Te widełki wynikają tutaj z tego, że nie do końca wiadomo, gdzie można postawić linię oddzielającą latające dinozaury od ptaków, chociaż tak naprawdę wszystkie dzisiejsze ptaki są latającymi dinozaurami w pewnym ujęciu, ale nie mamy czasu na te ewolucyjne, paleontologiczne i kladystyczne dyskusje. Dzisiaj ważne jest to, że jeśli rozpatrujemy pytanie z tytułu tego filmu dosłownie i bierzemy pod uwagę chronologię wydarzeń, no to natura najpierw wynalazła jajko, a dopiero później kurę. Pozostając jeszcze przy ewolucji, musimy pamiętać, że nowe gatunki nie pojawiają się od tak. Ich wyłanianie się jest procesem. I tak samo było w przypadku kury domowej, Gallus gallus domesticus. Możemy tak koncepcyjnie i trochę upraszczając założyć, że ta kura domowa miała swojego przodka. Możemy roboczo nazwać tego przodka, nie wiem, prakurą. I prakura odbyła stosunek płciowy z prakogutem. Złożyła jajo i z tego jaja wykluło się piskle różniące się od swoich tych prakurzych rodziców. To było piskle takie, jakie znamy dzisiaj. Dlaczego? Mogło się dostać na skutek mutacji genetycznych. Te mutacje genetyczne mógł nieść oocyt prakury, albo plemnik prakoguta, albo też mutacje te mogły zajść już na etapie rozwoju zarodkowego. I zgodnie z takim ujęciem, jajko również było pierwsze, bo to z jajka wykluło się to pierwsze prawdziwie kurze piskle. Jeśli jeszcze bardziej zawężymy tę perspektywę czasową i będziemy rozmawiać o tym, jak kurczaki rozmnażają się tak tu i teraz, na naszych oczach, o tych procesach, które jesteśmy w stanie obserwować, to dojdziemy do trochę innych wniosków. Otóż jajko nie może powstać poza drogami rodnymi kury. Często w kontekście tego pytania o kurę i jajko wspomina się tutaj o białku nazywanym owokleidyną 17. To jest białko produkowane w kurzych jajnikach, które jest niezbędne do tego, by skorupka jaja zmineralizowała, by się utwardziła. To jest białko, które przyspiesza proces powstawania kryształów węglanu wapnia. Kury, które nie produkują owokleidyny 17, nie składają prawidłowo zbudowanych jaj i w związku z tym zarodki, które się w ich wnętrzu znajdują, nie mają warunków do prawidłowego wzrostu. A więc w tym ujęciu to kura jest pierwsza, bo to ona jest tym warunkiem koniecznym do tego, by powstało prawidłowe jajo. Rozważając o dylemacie kury i jajka, można dojść do jeszcze jednej myśli. Otóż ciało kury, nasze ciało, generalnie ciało wszystkiego, co rozmnaża się płciowo, można podzielić na dwie części. Na komórki somatyczne, czyli te, które budują nasze ciało, oraz na komórki płciowe, czyli te, z których będą powstawać gamety. Tylko informacja genetyczna zawarta w komórkach płciowych ma szansę się propagować, przekazać następnym pokoleniom. Komórki somatyczne idą tak trochę na zmarnowanie. Po prostu umrą i nic z nich nie będzie. Można więc zastosować tutaj redukcję i pomyśleć o tym, że kura jest tak naprawdę tylko narzędziem w rękach jajka, które służy temu jajku do tego, by tworzyć jeszcze więcej jajek. Dokładnie tak samo jak my jesteśmy tylko narzędziem w rękach naszych gamet i służymy tym gametom do tego, by rozsiewać je po całym świecie.